Syndicate z 1993 roku. Coś niesamowitego w ramach naszych sentymentalnych podróży. No tak, moi drodzy, dawno, dawno w to nie grałem, ale oczywiście intro trzeba było obejrzeć w milczeniu. Za każdym razem zresztą, kiedy uruchamialiśmy ten tytuł, nigdy tego intra nie przewijałem. Zresztą ciężko się dziwić. Robiło na nas i nadal robi niezłe wrażenie. Dobra, słuchajcie, pierwsza misja. Trzeba się tutaj troszeczkę ogarnąć, muszę sobie to wszystko przypomnieć, bo nic nie pamiętam. Nie, zaraz. Najpierw modyfikacje. Tak, trzeba zadbać o naszych cyborgów. Nogi, ramiona, klatka piersiowa. Tak, to będzie niezły pancerz. O to powinienem zadbać przede wszystkim. Dobra, kupię dla niej. Zaraz, zaznaczymy sobie wszystkich agentów i kupimy dla wszystkich. O, tak będzie najlepiej. O, nie starczyło dla wszystkich, dla pani nie starczyło. No, ale trudno, musisz sobie radzić bez, albo pójdziemy we dwójkę, a ty sobie poczekasz na swoją kolej. No, wczytuj moja droga gra. Wszyscy czekamy. Ej. O, oja, i ten dźwięk skanera. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnej muzyki przez całą grę. Jest tylko ten jeden, jedyny dźwięk w kółko. Bum, 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 bum. Muzyka dla mychuszu. Dobra, o co tu chodzi? Mamy gościa zlikwidować. No to idziemy. Nie ma co się ociągać. On tutaj wychodzi z tych drzwi u góry i będzie wsiadał do samochodu. To go sprzątniemy. O, ktoś tu wyszedł. Nie będziemy go zabijać. Mission completed. A, on tu stoi ciągle. O kurde. Zdjęliśmy gościa? Zdjęliśmy. Dobra, weźmiemy co on tam ma. Shotguna ma, to nam się przyda. Dzięki czemu nasz dział researchu będzie mógł nam wyprodukować tą broń. A tu jakiś koleś idzie, on też ma jakąś broń. Leżeć. Tak jest, tak masz pistolet. A. Mógł żyć, no ale i tak by nas zaatakował. Dobra, to trzeba spację tylko wcisnąć, nie musimy tam iść. No. Misja pierwsza z głowy, no ale to było proste. O, kolejna animacja. Będziemy oglądać wszystkie animacje. No dobra, zrobimy sobie jeszcze jedną misję. Jak mi się wkręci, zrobimy save'a. I odpalimy jakiegoś live'a. Tak, myślę, że dawno live'a nie było, live by się przydał. Lecimy. Lecimy dalej. Skandynawia. Co tu dla nas macie? No. O, długie czasy wczytywania. Perswazja, dobra. Mamy dwóch naukowców do zgarnięcia. No to przyda nam się trochę większa ekipa. Zobaczymy ten research, nie? Automatyczna broń. Przydałoby się jakiś Uzi czy coś takiego. Research. O co tu chodziło? Aha, tutaj określam, ile środków przeznaczę na to. No dobra, niech będzie tyle. Zaraz, shotgun. A nie, to już mam kupione w takim razie. Oni będą wyszukiwać nowe rzeczy. No dobra, tutaj by się przydała ta klatka piersiowa, żeby jej zmodyfikować. Agent Jones. Agent Jones jest na Golasa. Kupimy jej skaner. Będziemy skanować okolice. Będziemy widzieć, kto się zbliża z jakiej strony. Kupimy sobie shotguna. Tutaj mamy pistolet. Kupimy shotguna, jeden pistolet. Sprzedamy.
panu. Też sprzedamy pistolet, nie potrzebujemy tego pistoletu. A tutaj jeszcze... A, zapomniałbym. Zaraz. W researchu damy trochę więcej. W researchu damy trochę więcej na broń automatyczną. O. A, niech mają. Proszę bardzo. Akceptacja. I... Aha. I... Persuadertron, ale porąbana nazwa. Perswadator, no. Perswadator, bierzemy ze sobą, idziemy. Tutaj musimy, weźmiemy wszystkich naraz, chodźcie wszyscy. O, przyspieszenie, chodzenia. Mogłem kupić nogi, to by się mniej męczyli, bo teraz się będą męczyć szybciej. No ale dobra, spoko. No, dwóch chłopaków się zagubiło. Chłopaki, chodźcie do nas, chodźcie tutaj. Gdzie oni są? Zaraz, zaraz, zaraz. Idą czy nie idą? Idą, znajdą drogę. Dobra, tutaj musimy zdjąć tych typów. Oni mają chyba trochę lepszą broń niż my. I będziemy się z nimi cackać i od razu idziemy. Shotgun i do ataku. No. O, koleś już od razu ogień otworzył. Leżeć. Następne. O, barierki. Dobra, dobra, leży. Ten ma Uzi. A ten drugi. Idź podnieś tą broń. Ty podnieś jego broń. A ty masz perswadrator, to będziesz perswazję uskuteczniał tutaj. No. Dobra, mamy typa. Wychodzimy. Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Tam jest jeszcze jeden koleś, tylko żeby nas tutaj po drodze jakaś armia nie spotkała. Mamy skaner, migają nam przechodnie. No, ruszać się, ruszać. Ja tak wolę iść bezpiecznie, wiecie, żeby moi szli troszeczkę dalej niż koleś, którego eskortujemy, bo jak wyskoczy policja i zacznie do nas grzać z Uzi, to mi mogą przy okazji zgarnąć tego typa. Jakąś zbłąkaną kulą. No, kolego. Gdzie on idzie? Zaraz nam ucieknie. Dobra, on jest na żółtą. Na żółtą kropką jest na mapie, także spoko, będę go widział. Rozstawię chłopaków, niech się rozstawią ładnie. Gdyby nas miał ktoś przy okazji zaatakować. No, panowie. Dobra, ty sobie staniesz tutaj, a ty sobie staniesz tutaj, a my zaraz... Aha, dobra, tam jest ten koleś, pójdziemy sobie tam, idziemy. No. Właź do środka. No i co? No i? No. Łap się. Perswazja, perswazja. Dobra, mamy go. Idziemy. A, dobra. Ewakuacja, czyli już mamy dwóch kolesi. Teraz tylko musimy bezpiecznie ich doprowadzić do... miejsca, skąd nas będą ewakuować. Idziemy. Panowie, zbroimy się. Dobra, tutaj skaner włączony. Aha, on sobie działa tak jakby natywnie, nie trzeba go chyba w żaden sposób aktywować. Dobra, to idziemy wszyscy. Ruszamy. No, ale zaraz, 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 zaraz. Moment. Tam jest ten koleś z tyłu.
Kolego, do nas proszę dołączyć, do drużyny. Dobra, chyba po niego muszę iść. On się zgubił. Z tyłu jest, nie? Gdzie on jest? Jest tutaj ta kropka taka migająca, taka niebieska. O, tutaj jest na mapie. Dobra. Pójdziemy sobie spokojnie. Jak z dziećmi? No normalnie, jak z dziećmi? A w następnych misjach, jak będziemy mieli Gauzgana, to pójdziemy sobie na stację metra i będziemy wszystkich podpalać. Gra dla szaleńców normalnie. No, kolego, zgubiłeś się. Chodź, idziemy. Wszyscy na ciebie czekamy. Dobra, ruszać się panowie. Nie będę szedł szybciej, bo znowu ich zgubię niechcący. Lepiej nie, lepiej spokojnie, pomalutku. Dobra. Okej, idziemy wszyscy. Pójdziemy sobie tu. Aha, trzeba uważać, bo tu samochody jeżdżą. Potrafią rozjechać. No chyba, że to tylko ja wsiadałem do samochodu i rozjeżdżałem przechodniów. Nie wiem, czy przypadkowi kierowcy też rozjeżdżają przechodniów. Ale lepiej nie ryzykować. Policja też jeździ swoimi wozami. Mogą przyspieszyć się ewentualnie niechcący. Idzie policjant za nami. Idzie kolej za nami. O kurde, żeby nie zaczął strzelać, bo no normalnie... Dobra, trzeba się odsunąć, żeby... Niech on też się odwróci, żeby nie zaczął strzelać do naszych... Patrz, strzela! Dobra, ale niestety mieliśmy Uzi. Co on tu ma? Pistolet, nie. Damy sobie spokój z twoim pistoletem, kolego. Nie jest nam potrzebny do niczego. Idziemy wszyscy tutaj, się zbieramy. Nie. Tutaj proszę, tutaj. Tak. Wszyscy razem. Dobra. Czy ten koleś jest niebezpieczny? Nie, chyba nie jest niebezpieczny. Dobra. Idziemy wszyscy tutaj. Tu kliknę. Tu nie mogę kliknąć. Tu mogę kliknąć. Dobra. No. Nie jest tak źle. O, jest czerwone koło. To znaczy, że tam mamy się udać i stamtąd nas zgarną. No dobra. Było prosto. Kurczę, myślę, że możemy... O, mission completed. Myślę, że możemy zrobić streama sobie któregoś razu. Tak. Kilkanaście minut, dwie misje. W sam raz na godzinkę grania. Taki stream. O, filmik. A, ten sam. No dobra, to już widzieliśmy. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, amigowcy, zrobię save'a i myślę, że pogramy sobie dłużej, później troszeczkę, na jakimś live'ie. Będzie okazja pograć sobie spokojnie. Ja wrzucę jakąś muzyczkę może w tle cichutko, żeby grała przy okazji tego burczenia. Chociaż nie wiem, może zostaniemy po prostu takim, w takim klimacie burczenia skanera. No nie wiem, czy wytrzymamy. Może trochę ściszę grę i wrzucę jakąś muzyczkę w tle. Oczywiście amigową. Przygotuję jakieś fajne moduły. Dobra, amigowy 31.01.2020. Ok, save. No to co? Na razie.